Dzień dobry. Słyszę ostatnio dramatyczne doniesienia o kryzysie klimatycznym, ale czy klimat nie zmieniał się od zawsze? Słyszę o tym, że to ludzie są odpowiedzialni za suszę, powodzie, topnienie lodowców, ale czy przypadkiem niewinne są wulkany? Słyszę również o tym, że odpowiadamy za wymieranie gatunków, ale czy przypadkiem nie tak działa ewolucja? Gatunki przecież również od zawsze wymierały. Czytam również doniesienia na temat wysokiego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Ale przecież 96% dwutlenku węgla, który trafia do atmosfery, jest pochodzenia naturalnego, a my, ludzie i nasza działalność, to tylko 4% emisji. Czy tak naprawdę mamy więc do czynienia z kryzysem klimatycznym? I gdyby było tak, jak niektórzy mówią, że zostało nam 11 lat, żeby cokolwiek zrobić, a później to już zagłada cywilizacji, do której podobno pozostało 31 lat, to czy rządy wszystkich krajów nie powinni podjąć specjalnych środków, takich, jakich się podejmuje przed zagrażającą nam wojną, i tą najgorszą wojną w historii? No i czy media nie powinny o tym mówić każdego dnia w głównym wydaniu wiadomości? Tonąłem w zalewie informacji, propagandy, przekazów, paniki, opracowań naukowych i postanowiłem sprawdzić. I dzisiaj chcę Wam przedstawić fakty. Za każdym razem, gdy będę podawał jakieś informacje, dane, to znajdziecie tutaj na dole pasek, a na nim, w nim źródło, żebyście sami mogli sprawdzić lub poszerzyć swoją wiedzę. Na początku krótko same podstawy. O co tak naprawdę chodzi z globalnym ociepleniem? Dociera do nas światło słoneczne. Dwutlenek węgla, który jest w atmosferze, przepuszcza to światło, nie zatrzymuje go. Zatem energia słońca dociera do Ziemi i nagrzewa ją. Ziemia nie świeci. To znaczy nie światłem widzialnym, tylko podczerwonym, zwanym niewidzialnym. Też to nie do końca jest prawda, bo to światło nie jest widzialne przez nas, ale na przykład takie węże widzą je. Zresztą każdy człowiek i każdy obiekt z temperaturą powyżej zera świeci. Dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane pochłaniają właśnie to światło. Przypomina to specjalnie zaprojektowany koc termiczny, albo raczej magiczny, który wpuszcza ciepło, ale go nie oddaje. Ile jest dwutlenku węgla w atmosferze? Gdy w styczniu tego roku stężenie dwutlenku węgla osiągnęło poziom 410 cząsteczek na milion cząsteczek powietrza, naukowiec Peter Glick napisał: poziom dwutlenku węgla w atmosferze osiągnął 410. Ostatni raz, kiedy ludzie doświadczyli poziomów tak wysokich, był nigdy. Człowiek wtedy nie istniał. Od roku 1960 poziom stężenia dwutlenku węgla w atmosferze wzrósł o prawie 1/3. I w maju 2019 roku pobiliśmy nowy rekord, bo stężenie wynosi 415 cząsteczek na milion cząsteczek powietrza. Klimatolodzy i naukowcy mówią, że ostatni raz tyle dwutlenku węgla było w atmosferze około 3 miliony lat temu, tylko że wtedy na Antarktydzie rosły drzewa i poziom mórz i oceanów było kilka, a być może nawet 20 metrów większy. W atmosferze znajduje się około 1400 miliardów ton dwutlenku węgla. Denialiści twierdzą, że wulkany są odpowiedzialne. Tymczasem okazuje się, że one każdego roku emitują około 0,3 miliarda tony węgla. To jest około 1% tego, co wytwarzają ludzie, czyli 30 miliardów ton rocznie. Naturalne emisje dwutlenku węgla, na przykład wulkaniczne, oceaniczne, czy powstałe w wyniku rozpadu roślin, są wychwytywane przez morza czy pochłaniane w procesie fotosyntezy przez rośliny. Generalnie im więcej lasów, tym więcej i szybciej dwutlenku węgla zostanie pochłoniętego. Jeśli chodzi o oceany i morza, to proces jest bardziej skomplikowany, bo powierzchnie wód szybko się nasycają i żeby dwutlenek węgla dotarł głębiej, potrzeba czasu. Od 500 do 1000 lat. To długo. Wydawać by się mogło, że te 4%, które wytwarza człowiek, dwutlenku węgla, to niedużo, ale pamiętajcie o globalnym ociepleniu. Wytwarzamy codziennie, każdego dnia, każdego roku i dwutlenek węgla, jak i inne gazy cieplarniane, zostaje w atmosferze. Ale dwutlenek węgla to nie całość gazów cieplarnianych, większość, bo 72%, ale jest jeszcze metan 18% i tlenek azotu 7%. No i my jeszcze ludzie dołożyliśmy fluor i freony. No dobrze, i skąd pochodzi ten dwutlenek węgla? Samoloty, krowy, uprawa, transport. O tym za chwilę. Najpierw wydaje mi się ważniejsze powiedzieć, do czego prowadzi nadmierna ilość gazów cieplarnianych.
do wzrostu średniej temperatury na powierzchni Ziemi. Do teraz, od czasów sprzed epoki przemysłowej, temperatura wzrosła o około 1 stopień. To prowadzi do upałów i susz. Okazuje się, że ostatnie 5 lat w historii pomiarów należy do najcieplejszych i najprawdopodobniej rok 2019 dołączy do nich i będzie kolejnym rokiem rekordów. Zresztą wszyscy widzimy, że zimy są coraz zimniejsze, jest mniej śniegu, a lata i wiosny są coraz cieplejsze. Analiza 24 stacji meteorologicznych z całej Polski pokazała, że od 1951 roku mamy coraz wyższą i cieplejszą temperaturę. Więcej upałów i fal ciepła. Na przykład we Wrocławiu w ostatnim roku przez ponad 100 dni temperatura wynosiła ponad 25 stopni. Z kolei w Europie w 2003 roku fale upałów doprowadziły do śmierci 70 tysięcy ludzi. Badacze mówią, że upały przyczyniają się do wzrostu śmiertelności około 10%. Dla Polski to jest około 100 zgonów każdego dnia. Gdy w czerwcu w Skierniewicach zabrakło wody, ludzie byli oburzeni. A naukowcy ostrzegają, że sytuacja, w której podchodzimy do kranu, a z niego leci woda, będzie się zmieniać. Musimy się przyzwyczajać do momentu, w którym tej wody po prostu będzie mniej lub będzie racjonowana. Polska wysycha, ale nie tylko wskutek globalnego ocieplenia. Przyczyną są również nasze ingerencje w glebie. Na przykład Pojezierze Gnieźnieńskie wysycha. Tam działa kopalnia Konin. W okolicy znajdują się odkrywki węgla brunatnego, w tym powstała w 2010 roku odkrywka Tomisławice. Ona jest położona najbliżej Przyjezierza i Wilczyna. Lej wokół odkrywki Tomisławice ma około 150 km2. Jak osuszane są wody gruntowe, to osuszane są również jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego i również dlatego fragment Noteci wysycha. Ale nasze upały są niczym w porównaniu z tym, co wydarzyło się w Indiach. Tam w czerwcu temperatury przekroczyły 50 stopni Celsjusza. Zabrakło wody dla roślin, zwierząt i ludzi, którzy umierali. Setki wiosek w Indiach opustoszało, pola przestały rodzić, zwierzęta zaczęły umierać, zabrakło wody. Tysiące ludzi stało się uchodźcami klimatycznymi wskutek globalnego ocieplenia. 4700 farmerów popełniło samobójstwo. W Somalii trzecia, kolejna, najbardziej sucha pora od wielu dekad. 53 tysiące ludzi dołączyło tam do 2 600 000 uchodźców klimatycznych. Przenieśmy się na Arktykę. Tam właśnie topi się wieczna zmarzlina. Naukowcy szacowali, że te miejsca będą topiły się w 2090 roku. A swoją drogą to dosyć ironiczne, że to, co przywykliśmy nazwać wiecznym, topi się na naszych oczach. Jeśli chodzi o najmniejszy obszar lodu na Arktyce, to rekord w ostatnich 40 latach przypadł na 12 czerwca tego roku. A co na Antarktydzie? Tam znajduje się największy na świecie lodowiec szelwowy, gruby na kilkaset metrów, który powierzchnią zbliżony jest do powierzchni Francji. Topi się teraz znacznie szybciej niż przewidywali to naukowcy. Topi się wskutek ciepłych prądów morskich i wód Morza Rossa, które go otaczają, które jest coraz cieplejsze. No dobrze, skąd zatem pochodzą te zagrażające nam i wywołujące te wszystkie procesy gazy cieplarniane? Elektryczność i ciepłownictwo to aż 25%. Podobnie troszeczkę mniej to hodowla przemysłowa zwierząt, rolnictwo, leśnictwo i wszelkie zmiany terenu. Przemysł, szeroko pojęty przemysł to 21%. Transport to 14%. Budynki to ponad 6%. I teraz będziemy wnikali w niektóre z tych kategorii, odpowiadając sobie na pytanie, jak niszczymy planetę. Zacznijmy od głównego źródła emisji dwutlenku węgla, czyli nas. Na każdego człowieka rocznie przypada emisja około 6 ton dwutlenku węgla. A dla przykładu, jedno drzewo rocznie pochłania około ilu? 5 kg dwutlenku węgla. Polacy zawyżają te statystyki, bo na nas rocznie przypada średnio 9 ton dwutlenku węgla. Dlaczego? Jesteśmy coraz bogatsi, kupujemy, przeżeramy, ubieramy się, porzucamy coraz więcej rzeczy. I żeby była równowaga, to taką ilość dwutlenku węgla pochłonie 1800 drzew. A zatem każdy z nas powinien być odpowiedzialny za życie 1800 drzew. Jeśli chodzi o państwa z największą emisją, to na pierwszym miejscu są Chiny,
z których swoją drogą mamy bardzo dużo rzeczy w swoim domu czy samochodzie. Potem Stany Zjednoczone, Indie, Rosja, Japonia. Polska na tej grafice znajduje się na samym końcu. Wydaje się, że to dobre miejsce, bo 21, ale pamiętajmy, że w tym rankingu są 194 miejsca. No i co ciekawe, w latach 1960-1989 Polska była w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. A teraz zagadka. Co emituje tyle dwutlenku węgla, co 12% wszystkich wulkanów świata? Co emituje tyle dwutlenku węgla, co 6,5 miliona samochodów? Co przyczynia się do 1200 zgonów? Polska elektrownia Bełchatów. Wiecie, jak szybko polska elektrownia Bełchatów spala tonę węgla? 3 tony, 4 tony, 1 tona na 1 sekundę. Przemysłowa hodowla zwierząt, rolnictwo, leśnictwo i zmiany terenu. Przemysłowa hodowla zwierząt przyczynia się do emisji większej ilości dwutlenku węgla niż wszystkie samochody i wszystkie samoloty. Polecam Wam książkę Farmageddon, z której dowiecie się, że każdego roku na świecie zabija się 70 miliardów zwierząt i wyrzuca się mięso ponad 11 tysięcy milionów kurczaków, 270 milionów świń i 50 milionów bydła. 1/3 wszystkich plonów przeznaczana jest na paszę. A jeśli chodzi o produkcję żywności, to marnujemy tę pochodzącą z 28% wszystkich upraw świata. To jest opowieść o nas. Również z przemysłowej hodowli zwierząt pochodzi 40% metanu, który trafia do atmosfery. Metanu jest wciąż zdecydowanie mniej niż dwutlenku węgla, ale to metan dużo szybciej podgrzewa klimat. W tej kategorii również ma miejsce wylesianie, coraz bardziej brutalne i powszechne, wylesianie głównie pod uprawy. Kolejna kategoria to transport. Który środek transportu najbardziej zanieczyszcza atmosferę? Okazuje się, że największa emisja gazów cieplarnianych pochodzi z rur wydechowych samochodów osobowych. Później są ciężarówki, autobusy i auta dostawcze. Jeśli chodzi o Polskę, to w latach 1990-2016 wzrost emisji gazów cieplarnianych podskoczył u nas o 150% i tylko Turcja nas wyprzedza. Jesteśmy śmierdzącą potęgą Europy, jeśli chodzi o samochody osobowe, bo w 2017 roku było ich u nas zarejestrowanych 22 130 200 sztuk, więc prawdopodobnie w tym roku jest jeszcze więcej. Co równie przerażające, średni wiek samochodów w Polsce to prawie 14 lat. W Europie na 1000 mieszkańców przypadają 573 pojazdy. Jeśli chodzi o samoloty, to w ciągu ostatnich 15 lat ilość spalin wyrzucanych do atmosfery wzrosła o 30%. Lotnictwo to najszybciej rozwijająca się branża, jeśli chodzi o źródło emisji dwutlenku węgla na świecie. W Szwecji przeprowadzili ciekawe badania. Podróż samolotem między dwoma miastami oddalonymi od siebie o 400 km to taka sama ilość dwutlenku węgla jak podróż na tej samej trasie pociągiem, ale 40 tysięcy razy. Wiecie, czym jest flixkam? To szwedzkie określenie na poczucie wstydu związanego z podróżowaniem samolotem. A teraz trochę mniej ponura zagadka. Jakie dwa środki transportu emitują najmniej dwutlenku węgla? Rower i nogi własne. Do czego to wszystko prowadzi? Do tego czasu i momentu historii, w którym obecnie jesteśmy. 11 700 lat temu zakończył się Holocen, poprzednia epoka geologiczna. Obecnie żyjemy w trakcie Antropocenu. To jest kolejna epoka geologiczna, która charakteryzuje się tym, że człowiek ma największy wpływ na środowisko i planetę. Z 8 milionów gatunków roślin i zwierząt zagrożonych obecnie jest 1 milion. W ciągu ostatnich 250 lat wymarło 571 gatunków roślin. To znacznie więcej niż wszystkie wymarłe ssaki, ptaki i płazy razem wzięte. Wymierają rośliny głównie na wyspach. Często są to rośliny endemiczne, czyli takie, które można spotkać tylko w jednym miejscu na Ziemi. Najbardziej zagrożone są tropiki, ponieważ tam bioróżnorodność jest największa. Związane jest to również z wylesianiem. Jeśli chodzi o kolejny ponury rekord, to w maju 2019 dziewicze lasy amazońskie w Brazylii straciły największą ilość obszaru. To jest związane również z polityką obecnego prezydenta Brazylii.
Jeśli chodzi o zwierzęta, to obecnie zagrożonych jest 10% wszystkich owadów, 1/3 wszystkich stworzeń morskich, koralowców i innych. 40% płazów jest obecnie zagrożonych wymarciem. Do tego należy oczywiście doliczyć ssaki i inne. Tych wszystkich tematów, o których mówię, ten jest dla mnie najbardziej poruszający i do tej pory zastanawiam się, jak poradzić sobie z tymi wszystkimi emocjami, ale może o tym kiedy indziej. Tym razem chcę powiedzieć o tym, na co się powołuje, podając te liczby. Powołuje się na międzynarodowy raport, który powstał przy ONZ. Pracowało nad nim 145 ekspertów z 50 krajów. Współpraca ze 130 rządami, analiza ponad 15 tysięcy prac naukowych. Możecie sięgnąć do tego raportu. Co z niego wynika? Co roku do wód trafia do 400 milionów ton ścieków przemysłowych i one zawierają metale ciężkie, rozpuszczalniki, różnego rodzaju toksyny i szlamy. 3/4 lądów i około 2/3 środowiska morskiego została do dzisiaj znacząco zmieniona, zdegradowana przez ludzkie działania. Obszar, który zajmują miasta, podwoił się od roku 1992, no a w planach mamy jeszcze budowę 25 milionów kilometrów dróg do 2050 roku. W porównaniu z rokiem 1980 zanieczyszczenie plastikiem i innymi tworzywami sztucznymi wzrosło dziesięciokrotnie. Dzisiaj 820 milionów ludzi w Azji i Afryce jest pozbawionych bezpieczeństwa żywnościowego. Tak jest napisane w raporcie, możemy nazwać to głodem, a 40% wszystkich ludzi, 40% cierpi na niedobory wody, która byłaby zdatna do picia. Cierpi z powodu pragnienia. Pozostaje pytanie, kto wymiera? Wydaje mi się to ważne, istotne, w jakiś sposób nie tylko głęboko poruszające, ale ważne, żeby chociaż na chwilę zatrzymać się przy tych, z którymi dzieliłem tę samą planetę. Ja tu jestem, wciąż, a ich nie ma. W marcu ubiegłego roku uśpiono ostatniego na świecie samca białego nosorożca północnego, miał na imię Sudan. W zeszłym roku również wyginęły 3 gatunki ptaków. Hawajka czarnolica, cieślik duży, liściowiec leśny. Kogo jeszcze nie ma? Mniszka karaibska. Tarpan, wilkowór tasmański, gołąb wędrowny, tygrys kaspijski, tygrys jawański, karliczka zwyczajna, suseł moręgowany, norka europejska, puma wschodnia, jaszczurka filofola, ropucha złota, żółw słoniowy, światowa lista gatunków zagrożonych znajdująca się w Genewie, uzupełniana wciąż nowymi tomami, jest zbyt ciężka, aby człowiek mógł ją unieść. Gdzie jeszcze zapiszemy odchodzące życie? Jaki pogrzeb? Jakie pożegnanie byłoby właściwe? Odkładając jeszcze na chwilę trudne emocje na bok, wydaje się zasadne pytanie, co dalej? Co dalej z zagrożonymi gatunkami? Co dalej z nami? Bo przecież zaliczamy się do zagrożonych gatunków. Teraz chcę się powołać na raport IPCC, raport Międzynarodowego Zespołu do Spraw Klimatu. Tworzyło go 91 autorek, autorów z 40 krajów. Oni zbadali ponad 6 tysięcy dokumentów i stworzyli symulację naszej przyszłości. Ten raport wywołał trwogę wśród wielu ludzi, dziennikarek i dziennikarzy, ale są naukowcy, którzy krytykują ten raport za powściągliwość, ponieważ autorki i autorzy raportu, który zresztą przyjęło 195 państw na świecie, ci autorzy musieli uwzględnić 42 tysiące uwag i to były nie tylko uwagi naukowe, to były również uwagi od rządzących i ekonomistów. Więc zdaniem niektórych ten raport jest powściągliwy i zawiera zbyt optymistyczną wizję.
nie uwzględnia jeszcze czegoś bardzo istotnego, co się nazywa sprzężeniem zwrotnym. Tylko uwzględnia, że to, co się będzie działo z temperaturą i z naturą, będzie liniowe. Sprzężenie zwrotne dobrze zobrazować na przykładzie topiącego się lodowca. Lód, biała powierzchnia, która odbija światło słoneczne, przyczynia się do tego, że globalne ocieplenie postępuje wolniej. Gdy znika lód, to co zostaje, to jest ciemna, wielka masa, otchłań, która pochłania ciepło, przyspieszając zdecydowanie ocieplenie. A poza tym zazwyczaj w trakcie ocieplenia oceanów i wód wydobywa się metan, który szkodzi i znowu przyspiesza procesy, które i tak się odbywają. Wspominałem o wiecznej zmarzlinie, która topi się, chociaż nie powinna się teraz topić. Dopiero w ostatnich dniach naukowcy odkryli, że w wyniku topienia wydziela się 12 razy więcej podtlenku azotu niż sądzono. A podtlenek azotu jest 300 razy bardziej szkodliwy dla atmosfery niż dwutlenek węgla i może pozostać w atmosferze do 114 lat. Ale wracając do raportu. Raport przedstawia sytuację, która najprawdopodobniej wydarzy się w przyszłości, w następnych dekadach, jeśli temperatura średnia wzrośnie o 1,5 stopnia, 2 lub 4 stopnie. Więc przyjrzyjmy się tej umiarkowanej wersji. Co się stanie ze światem naszym, gdy temperatura wzrośnie o 2 stopnie? Wspominałem o fali upałów w 2003 roku, która zabiła 70 tysięcy Europejczyków. Zdaniem klimatologów taka fala upałów powinna pojawiać się na naszej planecie co 740 lat. A jeśli temperatura wzrośnie o 2 stopnie, to taka fala upałów będzie pojawiała się w Europie w co piątym miesiącu letnim, a w tropikach w co drugim. W krajach Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki pojawią się miliony uchodźców, zdaniem niektórych od miliona do miliarda uchodźców klimatycznych, ponieważ życie w tamtych terenach po prostu będzie niemożliwe ze względu na brak wody, brak możliwości hodowli zwierząt czy uprawę roślin. Ci uchodźcy klimatyczni ruszą w kierunku Europy. Zniknie 98% powierzchni rafy koralowej, zdaniem niektórych cała. Wymrze 1/4 wszystkich gatunków. Nie wiemy, jakie konsekwencje dla innych pozostałych gatunków to przyniesie, ale możemy się domyślać, że katastroficzne. Poza tym ocean arktyczny przez kilka miesięcy w roku będzie zupełnie pozbawiony lodu. W związku z tym będzie postępowało dramatycznie globalne ocieplenie. A co się stanie, jeśli temperatura wzrośnie o 4 stopnie? 3/4 ludzi będzie doświadczało przez 20 dni w roku warunków, które są niemożliwe do przeżycia. Pojawią się nowe choroby, również związane z tymi, które przynoszą komary tropikalne, bo komary tropikalne będą powszechnie obecne w Europie. Pustynnienie postępujące, susze, przeplatane niekiedy powodziami. Na większości terenów nie będzie możliwa uprawa roślin i hodowla zwierząt. Z krajów Afryki, Bliskiego Wschodu, Indii, Chin prawdopodobnie rozpoczną się masowe migracje milionów ludzi, uchodźców klimatycznych. To również wywoła szereg konfliktów społecznych, prawdopodobnie wojen, nie tylko o wodę, ale również na tle walki o pozostałe zasoby. Już przy 3 stopniach lasy Amazonii spłoną, wpuszczając w atmosferę ekstremalnie wielkie ilości dwutlenku węgla, napędzając globalne ocieplenie w sposób dramatyczny. Przy 4 stopniach nastąpi całkowite stopienie lądolodu Grenlandii, Antarktydy Zachodniej i w dużej części lądolodu Antarktydy Wschodniej. To spowoduje podniesienie poziomu mórz i oceanów. Przy 4 stopniach zakwaszenie mórz i oceanów uniemożliwi życie koralowcom, małżom i innym organizmom. Przy 4 stopniach wymrze połowa gatunków, a ci, którzy pozostaną przy życiu, będą musieli walczyć o przetrwanie. Nie wiadomo, komu się to uda. Pod znakiem zapytania stoi również jak najbardziej życie człowieka. Trwa 6. wymieranie gatunków. Więcej na ten temat przeczytacie w fenomenalnej książce Elizabeth Colbert, 6. wymieranie, historia nienaturalna. To jest książka nagrodzona Pulitzerem i wbrew okładce i tytułowi również bardzo zabawna, momentami przynajmniej, chociaż wstrząsająca. Polecam, świetnie się czyta. Dziennikarka przez wiele lat przeprowadziła szereg badań, odbyła wiele podróży, udokumentowała 6. wymieranie.
żyjemy w takim momencie, w którym musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, każdy z nas, czy to jest kryzys klimatyczny, czy naturalne zmiany klimatu. 97,1% naukowców jest zgodna, że globalne ocieplenie jest wywołane działaniami człowieka. Jak ty sobie odpowiadasz na to pytanie? Albo inaczej, wyobraź sobie, że wsiadasz do samolotu i w tym samolocie jest 101 miejsc. I nagle 97 osób wstaje i wychodzi. Każda z osób wychodząca z samolotu mówi, że nie leci, bo ten samolot się rozbije. W samolocie stały 3 osoby i ty. Pytanie o to, czy lecisz tym samolotem, czy wysiadasz, zdaje się być oczywista. I obecnie żyjemy w takiej sytuacji, w której zachowujemy się jak ten szalony pasażer, który mówi, ja polecę. Przecież te 3 osoby są wciąż obok mnie. Szef Poczdamckiego Instytutu Badań nad Następstwami Zmian Klimatu powiedział, że zmiany klimatu zbliżają się do ostatniej rozgrywki. Problemem jest przetrwanie naszej cywilizacji. Ale dobra wiadomość jest taka, że nasz umysł ma niezwykłą umiejętność wypierania rzeczywistości i różnych form radzenia sobie z rzeczywistością. I na przykład jeśli dzisiaj zmarzłem, albo po prostu nie było bardzo ciepło, to globalne ocieplenie nie istnieje, a skoro zjadłem ci jakiś posiłek, no to nie ma głodu na świecie. Nasz umysł trochę w ten sposób działa. To znaczy, że wypieramy rzeczywistość, która nam nie pasuje, trzymając się tego, co byśmy chcieli, jakbyśmy chcieli, trzymając się upragnionej formy rzeczywistości, swoich marzeń, celów, dążeń, tego, żeby zapewnić dobrostan sobie i swoim bliskim. Ale ten moment w historii zmusi wszystkich do tego, żeby się obudzili w różnym momencie. Im szybciej człowiek się obudzi, tym więcej swobody, więcej wolności, więcej możliwości wyboru. Również po to ten film, żeby poczytać, poszperać, sprawdzić samemu, a nie słuchać ludzi, którzy gadają na YouTubie. Pozostaje pytanie, dlaczego rząd milczy? Ale rząd, który trzyma z biznesem, z korporacjami, z firmami, z kopalniami, elektrowniami, można domyślać się odpowiedzi na pytanie, dlaczego w jego interesie jest milczenie, ale ciekawych bardzo odpowiedzi w tej grubej książce udziela Naomi Klein, to zmienia wszystko. I ona w tej książce napisała takie zdanie: nasz system gospodarczy jest obecnie w stanie wojny z systemem planety, a ściślej rzecz ujmując, gospodarka jest w stanie wojny z wieloma formami życia na Ziemi, w tym z życiem ludzkim. I dalej możemy przeczytać o tym, jak i dlaczego gospodarka wygrywa brutalnie tę wojnę. Głos ekonomistów wygrywa z głosem naukowców, klimatologów, ale również głos psychologów uspokajających i zachęcających wciąż do afirmacji, zadbania o siebie i zrealizowania swoich potrzeb wygrywa z głosem naukowców. Zachowuję się jak ten pasażer, który dokupił dodatkowy bagaż i leci uśmiechnięty, ale leci w płomienie. Naukowcy mówią jasno, że zostało nam 11 lat, żeby cokolwiek zmienić. Ale te 11 lat to nie jest czas na planowanie, tylko czas na natychmiastowe akcje, które powinien podjąć rząd. I to są takie akcje, jakie podejmuje rząd, gdy państwo zagrożone jest wojną w sposób bezpośredni. Czyli potrzebna jest pełna mobilizacja, zmiana nie tylko sposobu myślenia, ale konkretnego sposobu życia, emisji dwutlenku węgla. Pozostaje również szereg innych ciekawych pytań, na które postaram się odpowiedzieć w najbliższych filmach. Na przykład, dlaczego bogaci kupują lub rozważają kupno ziemi w Nowej Zelandii i na Alasce. Jak poradzić sobie z tymi wszystkimi informacjami i co można zrobić w obecnym czasie. Również ciekawą koncepcją jest Deep Adaptation, stworzył to profesor, ponieważ rośnie grono naukowców, które twierdzi, że wcale nie zostało nam 11 lat, że przeoczyliśmy już ten moment i kryzys klimatyczny, zagłada cywilizacji jest nieunikniona i proponują obecnie formę przystosowywania się. Co ciekawe, to nie jest tylko i wyłącznie brnięcie w rozpacz, ale zmierzenie się z samym sobą, które bywa niezwykle uwalniające, przynoszące ulgę i głębokie poczucie jedności, zgody, miłości, jakkolwiek to brzmi. O tym wszystkim postaram się opowiedzieć w najbliższych filmach. Jeśli chcesz pozostać w kontakcie, to subskrybuj ten kanał i do zobaczenia.